Cześć. Mam tu kilka przedmiotów, które wzięłam bez pytania z szafek moich dzieci. Na przykładzie tych rzeczy chcę Ci pokazać, że możesz się uczyć rysować praktycznie w każdych warunkach i wykorzystując to, co masz dostępne pod ręką w domu. Nie muszą to być zabawki, mogą to być przedmioty z kuchni, jakieś kosmetyki, różne rzeczy. Ważne, żeby wpadły Ci w oko i żeby rysowanie ich sprawiło Ci przyjemność. Dzisiaj będziemy rysować z natury. Z natury, czyli nie z głowy. Czyli ustawiam sobie martwą naturę, tak, nawet z zabawek jest to martwa natura. Jakiś taki prosty zestaw. Na początku wszystko może wydawać się dość skomplikowane, ponieważ no jednak narysowanie czegoś wymaga, może Ci się tak wydawać, że wymaga dużych umiejętności, ale tak nie jest. Trzeba po prostu próbować, bo im więcej rzeczy narysujesz, tym łatwiej będzie Ci rysować kolejne. Dobrze jest rysować z głowy czasem, jak ma się taką potrzebę, natomiast warto jak najczęściej rysować z natury, bo wtedy uczysz się oddawać proporcje, kształty, faktury, stawiasz sobie nowe wyzwania, bo rysujesz rzeczy, do których nie jesteś przyzwyczajony i uczysz się po prostu rysować kolejne kształty i uczysz się proporcji, uczysz się kompozycji. Dlatego dzisiaj będziemy rysować taką historyjkę z pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczy. Historyjkę wymyślimy później, na razie skupmy się na formach. Jak już ustawisz sobie kilka przedmiotów, nie muszą być trzy, mogą być dwa, może być jeden, chociaż dobrze by było, żeby były chociaż dwa, żeby można było porównać ich wielkości czy faktury, to najpierw się przyglądasz. Przyglądasz się, co jest większe, co jest szersze, w jakiej odległości one, od jakiej ustawiłeś, w jakiej odległości one od siebie stoją, jakie mają faktury, bo na przykład ten jeż jest taki mechaty i można będzie go takim mazaniem fajnym narysować. Są rzeczy, które są bardziej płaskie, trzeba będzie im poświęcić więcej czasu, żeby ta faktura była bardziej gładka. Więc zaczynamy od patrzenia, znalezienia sobie fajnego kadru. Kadru, czyli tego kawałka, który chcemy rysować. Ja mam tutaj też włączoną lampkę. Lampka powoduje, zobaczcie, wyłączę ją na chwilę. No teraz jest światło dzienne. Ono też jest ciekawe, ale lampka powoduje podniesienie kontrastu. Wyraźnie widać krawędzie, wyraźnie widać cienie. Będzie trochę jakby łatwiej uzyskać formę, używając takiego dużego kontrastu. Ja to ustawienie trochę sobie zmienię do swojego rysunku, ponieważ chciałabym mieć trochę inną kompozycję niż tutaj ustawiłam. To jest tylko, żeby pokazać, jakie są możliwości. Wybierz sobie, co chcesz rysować. Ustaw kilka przedmiotów. Najlepiej włącz lampkę, ponieważ teraz dzienne światło bardzo szybko się zmienia i cienie po prostu będą się przesuwać. Pamiętaj też o oświetleniu swojego miejsca pracy, czyli kartki tego miejsca, w którym będziesz rysować. No i zaczynamy. Ok, ja ustawiłam sobie zabawki w ten sposób. Teraz trochę przesunę, ponieważ chcę, żebyś widziała, co będę rysować. Może tak. Biorę duży papier. Lubię mieć dużo miejsca. Użyj papieru, który masz w domu. To nie ma większego znaczenia. Zachęcam Cię, jeżeli masz i nie wiesz, jak korzystać, to zachęcam Cię do próbowania różnych twardości ołówków. Ołówki twarde zazwyczaj mają określenie H i cyferkę, czyli na przykład 2H, 3H. Im wyższa cyferka, tym twardszy ołówek.
Ołówki B to są ołówki miękkie i tutaj im większa cyfra, tym bardziej miękki ołówek. Ja mam tutaj 2B, HB i 3H. Będzie już na nich widać różnicę w twardości. Ołówki twarde zostawiają taki delikatny, ale precyzyjny bardzo, delikatną, ale bardzo precyzyjną linię. Wykorzystuje się je do rysunków technicznych. Można nimi też szkicować, chociaż ja najbardziej lubię miękkie ołówki. Bardzo fajnie jest używać ich, to za chwilę Wam pokażę, jak już będę rysować. Bardzo fajnie jest ich używać do powierzchni, które są oświetlone i mają tylko trochę cienia, bo wtedy ten ołówek nie da głębokiej czerni, tylko będzie taka lekka szarość i łatwiej będzie zapanować nad światłocieniem. Dobrze, ale o tym za chwilę. Każdy rysunek dobrze jest zacząć od przemyślenia, jak on będzie się komponował na kartce. Także jak patrzysz na swoje ustawienie zabawek, czyli na swoją martwą naturę, to wyobraź sobie, gdzie on się, jak on się zmieści na Twojej kartce. Fajnie, jakbyś jednak rysowała większe niż w rzeczywistości elementy. Wtedy po prostu łatwiej Ci będzie zapanować nad proporcjami. Tak, jak już wybierzesz sobie, zastanowisz się, jak zmieszczą Ci się na kartce te przedmioty, to najważniejszym elementem rysunku jest złapanie proporcji i rozrysowanie głównych brył i wszystkich tych miejsc, które opowiadają o kształtach, o tym, gdzie znajduje się cień, jakie są wielkości, jakie są szerokości. Trzeba się na tym na początku bardzo skupić, bo potem już tego nie można poprawić. Jeżeli narysujesz coś, co będzie zbyt długie, no to już potem światłocieniem żadnym tego nie wyciągniesz. Więc najpierw skupiamy się na tym, żeby zmieścić figurki czy zabawki na kartce, zobaczyć, jakie one mają szerokości. Właśnie do tego można użyć nawet tego twardszego ołówka, bo będzie on wtedy delikatny, będzie też go łatwiej trochę usunąć. I szkicujemy no, delikatnie, tak żeby w razie czego, jak się w czymś pomylisz, żeby można było użyć gumki i po prostu sobie to poprawić. Dla mnie istotne jest, aby się nie spinać przy rysowaniu. Trzeba się trochę wyluzować, można sobie włączyć muzykę, zrobić sobie miłą atmosferę, postawić sobie herbatę, tylko nie za blisko, bo wiadomo, wypadki się zdarzają i szkoda rysunku. Zapewnić sobie dobrą pozycję przy pracy, czyli usiąść wygodnie, wybrać sobie właśnie ładne przedmioty, sprawić, aby to sama czynność rysowania była już przyjemna. O to też bardzo dbamy u nas na zajęciach. Dobra. Zaczęłam od środkowego, na środku u mnie stoi minionek. Patrzę, jaki ma kształt głowy i tego płaszcza, który ma na sobie. Powiem tak, to nie musi być idealne. Nawet nie jest istotne, czy ten rysunek na końcu uznasz za dobry, czy za niedobry, czy będzie się nadawał do pokazania, czy nie. Chodzi o sam proces. Chodzi o to, abyś miała przyjemność z rysowania, żebyś sobie wyćwiczyła oko, wrażliwość, żebyście spróbowali nowych technik, nowych przedmiotów, żeby trochę spróbować narysować coś, czego na co dzień nie rysujecie. Czyli na przykład, jak ktoś na co dzień rysuje, nie wiem, roboty albo co tam jeszcze, nie wiem, rybki, czy jakieś laleczki, czy jedną określoną postać, którą powtarzacie w kółko, to jest bardzo fajne,
Jednak, aby się rozwinąć, trzeba sobie stawiać trochę wyzwania. Moim wyzwaniem na dzisiaj jest ten minionek, któremu już tutaj krzywo narysowałam oko, ale nie będę się tym przejmować. Po prostu je tak zostawię. Trochę je tutaj przesunę. Dzisiaj użyję tylko ołówków. Nie będę używać koloru. Jeżeli zaczynasz szkicować ołówkiem twardym, ja mam tutaj 3H, to rób to delikatnie, ponieważ oprócz tego, że on rysuje jasną kreskę, taką jasno-szarą kreskę, to przez to, że jest twardy i ostry, to też wygniata papier. Więc jeżeli go mocno dociśniesz, to nawet po wytarciu gumką zostanie taki wygnieciony ślad, którego już za bardzo się nie da usunąć. Prosty sposób. Warto jest rysować tym ołówkiem dość delikatnie. Takie rysowanie z natury na początku, tak jak mówiłam, może wydawać się trudne. Nawet jeżeli czujesz, że jest to dla Ciebie trudne, to po prostu spróbuj, narysuj tak, jak Ci wyjdzie. Następnym razem wyjdzie Ci lepiej. Powtarzałam Wam już wielokrotnie, że Was na zajęciach nie oszczędzam, bo jesteście bardzo zdolni i bardzo fajni. I myślę, że stawianie sobie wyzwań jest najlepszym sposobem, aby się rozwinąć. Dobra, mam z grubsza naszkicowaną postać tego minionka. On tutaj jeszcze ma ręce. Ale to sobie tylko tak zaznaczę mniej więcej kształt ogólny tej ręki. Ponieważ zależy mi na razie na tym, żeby przejść dalej. Mniej więcej, żebym wiedziała, gdzie ta ręka jest, tak? Czyli tutaj, potem sobie idzie gdzieś w bok. Kawałek tu widać. Ułatwienie jest takie, mimo wszystko jest jedno ułatwienie, że są to zabawki, a nie ludzie, więc nawet jak trochę tam coś nie będzie idealnie w proporcji, to nie będzie to raziło. Dobra, tu ma ręce. Tutaj ma jeszcze kawałek tego płaszcza. Powiedzmy, że jest tam w miarę ok. I teraz tak, trzeba się teraz przyjrzeć, jak już mam mniej więcej, zaczęłam od środkowej postaci, bo tak mi było najwygodniej, w jakiej odległości teraz dalej stoi następna postać? Czy to jest na przykład odległość taka sama jak szerokość tej postaci? Czy to jest troszkę bliżej, czy może troszkę dalej? Przyjrzyj się, jak masz ustawione rzeczy. Ja tutaj widzę, że mam tak trochę więcej niż połowa tego minionka. Kawałek dalej stoją moje klocki. I teraz ten ostry kant, który tutaj mam, jest mniej więcej tutaj trochę poniżej tego płaszcza, tak jak patrzę teraz przed siebie. Nie ma sensu, żebym Wam pokazywała, jak to u mnie wygląda, bo wszystko zależy od tego, co Wy macie ustawione. Także mierzcie sobie, zobaczcie na przykład, mniej więcej, bo to tylko się na oko można zrobić. Oko z czasem dojdzie do wprawy. No, że ta odległość tutaj, to światło, które tutaj mam między minionkiem a klockami, to jest no tak
No, trochę więcej niż połowa tego minionka, więc sobie tutaj rysuję krawędź tego klocka, patrzę na kierunki, co tu się dalej dzieje, jak ten klocek się zachowuje. Tutaj też mam trochę wyzwanie, ponieważ akurat tak siedzę, że mam te klocki, widzę je lekko z góry. Niby wszystko się zgadza, ale na przykład one są różnej wysokości. Muszę teraz bardzo uważać, żeby tutaj znaleźć tą odległość, tak? Jedną mam tutaj już jasną, bo już jest narysowana. Tutaj widzę, że się zaczyna następny klocek, który stoi na tym pierwszym i no, on jest troszkę niższy, więc tak kawałeczek będę musiała sobie tak na oko odjąć, żeby on zrobić tak, żeby on był niższy, żeby było od razu widać. A ten z kolei tam mi się schował. Tu go trochę mało widzę. No jeszcze trzeba będzie za chwilę tak zrobić, żeby było widać, że one stoją jeden na drugim i ten jest troszkę cięższy. Ale to już jest kwestia dodania cienia. Najpierw skupiam się tylko na skonstruowaniu tych elementów. Widzę tutaj, że on jest jednak niższy. Jeszcze jest niższy. Dobra, trochę mu odjęłam wysokości. Ten z kolei tutaj coś mi się posypał. Tak jakby ta krawędź była bardziej odchylona. No i widzicie, nawet pomimo tego, że ja znam te wszystkie zasady, to jak mam inaczej ustawione, a dawno nie rysowałam sześcianów, to tutaj muszę sobie popatrzeć, co tam się dzieje, przemyśleć. Dobra, i teraz tak, tu mamy tą odległość. Teraz tak, jeża postawiłam trochę bliżej. Jeża postawiłam trochę bliżej. Jeż to jest taki. Najpierw narysuję jego tak. Ogólny kształt tego jeża, bo on jest taki trochę jak jajeczko. Szerokość ma podobną do minionka, tylko że ma inny kształt i trochę jest bardziej krzywy. Ja nawet jeszcze to narysuję bardziej niż jest w rzeczywistości, żeby on taki był z charakterem. W końcu jak ktoś się zadaje z minionkami, to no nie może być nudny. I teraz tak, jeśli nie masz w domu ołówków o różnej twardości, to po prostu użyj tego, co masz. Staraj się wycisnąć maksymalnie dużo z tego ołówka, który masz w domu. Najprawdopodobniej będziesz miał lub miała ołówek HB, czyli taki standardowy, taki, który jest w każdym szkolnym piórniku. Spróbuj rysować nim delikatnie przy powierzchniach jasnych. I spróbuj go porządnie docisnąć tam, gdzie jest najciemniejszy cień. Możesz też użyć czarnej kredki do pogłębienia cieni. Dobra, teraz spróbuję tutaj lekko naszkicować te cienie, bo są one tutaj dla mnie ważne. Zostawiłam miejsce. Myślę, że zrobią klimat tego rysunku. Tutaj to, co rysuję w tej chwili, w sumie jest dość śmieszne. No to jest taki tylko jakiś tam kawałeczek dziwny, ale to jest cień od tej ręki, która tutaj jest tylko zaznaczona. Jeszcze jej nie widać, potem ją bardziej szczegółowo zaznaczę, ale tutaj już fajnie komponuje się całość. To z kolei
To jest cień od tego oka, od tego okularu, który ma minionek. Jest, wydaje się tutaj dość większy, ale to dlatego, że światło właśnie pada z tamtej strony i trochę go powiększa. No i tu mamy jeszcze cienie od klocków. Tu sobie też patrzę na tą odległość. To miejsce to jest ten róg. Warto popatrzeć też właśnie na takie rzeczy. Dobrze. Mam z grubsza naszkicowane te trzy moje elementy. Warto poświęcić na to trochę czasu, ponieważ tak jak mówiłam, no potem już nie bardzo mamy wpływ na to, czy coś jest grubsze, czy chudsze, czy wyższe. Jeżeli mamy już złapane proporcje, możemy przejść do cieniowania i szukania faktur. Nie skupiajmy się dzisiaj zbytnio na detalu. Głównie chodzi mi o to, abyśmy poćwiczyli właśnie proporcje, wielkości, rozmieszczenie na kartce. Teraz popatrzmy na cienie. Ja już potem nie będę mówić, będę rysować, ale chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że teraz tak, przyjrzyjcie się swojemu ustawieniu. I zobaczcie, gdzie są najczarniejsze, najciemniejsze miejsca, największy kontrast, gdzie są najjaśniejsze miejsca. Jeżeli coś jest ciemniejsze od... Jeżeli jeden przedmiot jest ciemniejszy od innego, to zwróćcie też na to uwagę i spróbujcie bez żadnego ciśnienia dzisiaj, w ogóle bez żadnego ciśnienia, ale spróbujcie po prostu tam, gdzie jest najczarniej, najmocniej przycisnąć ołówek, zrobić najciemniejszy cień. Tam, gdzie jest bardzo jasno, tak jak u mnie na przykład w tym miejscu, będę używać tego twardego ołówka, który nie daje ostrej, znaczy daje ostrą kreskę, ale nie daje mocnego koloru. Tam, gdzie będę miała bardzo ciemne cienie, tak jak tutaj, w tym miejscu, które tutaj na stół padają, to będę używać miękkich ołówków, które dają bardzo głębokie cienie. Zapraszam do obserwowania, do rysowania i widzimy się na zajęciach.